Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że słychać, że widać, to wiem. Dzięki Zenonie, dzięki Pawle. Dariusz, dziękuję bardzo. Mamy jeszcze około minutę 15, żebyśmy odjechali zgodnie z rozkładem jazdy. Jak tam Mikołajki? No Mikołaj dzisiaj przyniósł po troszeczkę każdemu z perspektywy rynków. Ok, powolutku możemy startować. Ho, 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 ho. 6 grudnia 2018 roku, 19:30 czasu polskiego. Piotr z tej strony się kłania. W szóstym. Czy podczas szóstego spotkania w ramach webinarów organizowanych przez Forex Club, których partnerem jest broker Tickmill. Witam serdecznie z tej strony. Spróbujemy sobie w dniu dzisiejszym powiedzieć trochę o kwestii pana prezydenta Trumpa, o kwestii Stanów Zjednoczonych z perspektywy ewentualnie z średniego terminu. Te dwa ostatnie czwartkowe spotkania, a mianowicie dzisiejsze i to za tydzień, miały być podzielone na kwestie indeksów osobno, walut osobno, biorąc pod uwagę kwestie również jutro payrollsów, a w przyszłym tygodniu przygotowania pod rezerwę federalną. Witam Jarosławie, dobry wieczór. No niestety wydaje mi się, że jak to zmiksujemy, to będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. W zależności od tego, bo tutaj będziemy poruszali i dolara, i indeksy, w zależności od tego, ile czasu nam zostanie, to sobie ewentualnie z perspektywy jakichś innych rynków rzucimy okiem na wykresy. Generalnie rzecz biorąc, ostrzeżenie o ryzyku, proszę pamiętać, inwestycje w rynkach finansowych, w szczególności produkty warowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, utraty których nie będziemy w stanie udźwignąć. Dobry wieczór, Grzegorzu, witam serdecznie. Ja przygotowałem sobie, tylko skorzystam z takiego bardzo lekkiego programu, tutaj no, mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzało. Zaczniemy sobie od tych prezentów rozdawanych przez Mikołaja w dniu dzisiejszym. I generalnie rzecz biorąc, w okolicach zamknięcia sesji w Europie, no tak mniej więcej wyglądaliśmy, biorąc pod uwagę cały świat, tak jak mówię, w okolicach 17:30, czyli około 2 godziny temu. Mikołaj na prawo i lewo rozdawał prezenty niedźwiedziom. Wygląda na to, że byki nie zasłużyły, jeśli chodzi o indeksy, chociaż wydaje mi się, biorąc pod uwagę sprawę świętego Mikołaja i spiskową teorię dziejów, że miał coś specjalnego na specjalną okazję w przypadku zbierania dołków, jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, miał coś dla intradayowych byków za oceanem. Za chwilę do tego przejdziemy, natomiast dwa słowa na temat tej sytuacji sprzed 2 godzin, bo to naprawdę, no okej, okay, możemy tam sobie mówić o świętym Mikołaju. Witam Krzysztofie, dobry wieczór, dzień dobry. Możemy sobie mówić o świętym Mikołaju, próbować to odrobinę w taki sposób ubrać, natomiast no, z perspektywy tematu naszego dzisiejszego spotkania, z perspektywy średniego czy długiego terminu, no są to rzeczy dość istotne i tutaj kilka faktów bym chciał przytoczyć, między innymi kwestie
kwestię DAX-a w okolicach minus 3,5, minus 3,9 w pewnym momencie i z perspektywy niemieckiego indeksu, gdzie wydawać by się mogło, że w Europie akurat ten DAX nie powinien sobie radzić najgorzej, no to tak prawdę powiedziawszy DAX zszedł na terytorium niedźwiedzi. Od szczytu 20%, jeśli chodzi o styczeń 2018 roku. I tutaj z perspektywy całego roku, czyli z perspektywy od tego momentu 365 dni wstecz, czyli mówimy o początku grudnia 2017, 16,5% w dół DAX. I dla porównania, uwaga, S&P minus 1,5%. Francuski CAC 40 minus 10, no tu ok. Brytyjski FTSE prawie 13%. I to, co mnie najbardziej zastanawia, włoski indeks raptem 14,5% w dół. Ok? Także no Niemcy zawsze wiedzą lepiej. Być może przed takim włoskim czy hiszpańskim indeksem albo nawet francuskim CAC 40, to wszystko przed nimi, zwłaszcza jak popatrzymy na Francję i ostatnie wydarzenia. Także tak to z perspektywy indeksów wyglądało. Dobra, to ja sobie te indeksy usunę. I kolejny slajd sobie wstawimy na chwilę jeszcze. Myślę, że to będzie ten chyba. Nie, to będzie chyba ten. Ten pan będzie, będziemy obgadywać tego pana w dniu dzisiejszym. Dobry wieczór, Piotrze. Będziemy obgadywać tego pana w dniu dzisiejszym. Ale zacznę od historii, która być może, ona nie jest nagłośniona. Ja ją widziałem w jednym albo w dwóch miejscach. Mówi się o tym, że w 2017 roku podczas jednego ze spotkań, kiedy była poruszana kwestia długu, zadłużenia, podobno, i to znowu, ja tego bardzo nie lubię, tak jak Reuters, Bloomberg podaje jakąś informację i dopisuje źródło, albo źródło zbliżone do sprawy. W tym wypadku jest bardzo podobnie, bo w tym wypadku, zaraz to, o czym powiem, znowu na bazie źródło, które było podczas tego spotkania, no to kurde, jak już mówimy o tym, że źródło, które było podczas tego spotkania, no tam pewnie na tym spotkaniu było ze 20 osób, to i tak to będzie wiadomo, to jakby nie do końca takie rzeczy rozumiem, tak? A to jest jak pamiętacie film Wall Street, to tam była kwestia, że niebieska podkowa, no generalnie jak sobie hasłami przekazywali informacje, ktoś kto nie widział Wall Street, to serdecznie odsyłam do tego, żeby zobaczyć. W każdym razie ten pan, ten jegomość, jak Piotr tutaj wspomniał, będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. I pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, zanim powiemy sobie o tych wszystkich wojenkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Stanów Zjednoczonych, to wracając do tej sytuacji z 2017 roku, która, no wiecie, to i tak dziwne, że teraz dopiero wychodzi, to też trzeba wziąć z przymrużeniem oka. Oczywiście w każdej plotce, w każdym takim, w każdej informacji trochę prawdy jest, natomiast jak to jest, że źródło, które było w pokoju, to tak jak mówię, no lekko przymrużyć oko. W każdym razie chodziło o kwestię zadłużenia i Trump miał powiedzieć, że nie martwcie się, jak ta bomba wybuchnie, to nas i tak już tutaj nie będzie. I teraz z jednej strony, tak jak mówię, no kwestia tego źródła, może chodzi o mikrofon, Piotrze, być może. Kwestia, że to podpisane było, że źródło, które było w pokoju, natomiast tak jak mówię, z lekkim przymrużeniem oka, chociaż w każdej takiej informacji jakieś tam ziarenko prawdy jest. I
Mnie od razu osobiście skojarzyła się kwestia nacisku Trumpa na Powella, na rezerwę federalną, że Trump powtarzał kilkukrotnie, że on jest człowiekiem niskich stóp procentowych. Zmierzam do czego? No, w związku z tym przeogromnym długiem, Amerykanów, w związku ze wzrostem stóp procentowych, no, wzrasta obsługa tego długu, tak? Siedzimy na takim zapalniku i to, czy weźmiemy w sprawie długu państwa, czy weźmiemy w sprawie długu firmy, korporacje, nie powinno dziwić obecne zachowanie indeksów i o tym ja już w różnych miejscach wcześniej wspominałem, że wzrastające stopy procentowe będą powodowały problem z obsługą długu bieżącego, tak? Także ten pan, to jest pierwsza kwestia, stwierdził, że nie martwcie się, jak ta bomba wybuchnie, to nas generalnie rzecz biorąc już tutaj nie będzie. Druga kwestia, no z tego to się dzisiaj uśmiałem niesamowicie. To jest, tu wyraźnie widać, żeby nie było, że to jest jakiś Photoshop, chyba że to jest Photoshop. W każdym bądź razie, wygląda na oficjalny, nie ten kolor. Wygląda na oficjalne konto pana prezydenta Trumpa na Twitterze, jeszcze zanim był prezydentem, ok? A mówimy o tweetie sprzed 6 lat i miesiąc temu, czyli jeszcze pewnie gdzieś mu tylko po głowie chodziło, że może zostanie prezydentem i chodzi o tekst. Ja myślę, że... ten tweet sprzed 6 lat pana prezydenta Trumpa jakby mówi wszystko. Ja to postaram się w miarę przetłumaczyć. Jeśli Dow Jones spada 1000 punktów w ciągu 2 dni, w ogóle nie powinniśmy zmienić prezydenta. Z tej perspektywy ja to z różnych źródeł w dniu dzisiejszym widziałem. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia jakiegoś Photoshopa. No, trzeba byłoby sprawdzić, tak? Generalnie rzecz biorąc, Twitter pana Trumpa. Natomiast no, Dow Jones od góry przez ostatnie 2 dni był blisko, nie? Także takie ciekawostki również. Teraz już troszeczkę bardziej w kwestii o długu sobie odrobinę powiedzieliśmy. Pan Trump wojuje, tak jak przed chwilą wspomniałem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kwestia, którą poruszaliśmy w poniedziałek, o której żeśmy sobie rozmawiali, w którym miejscu jesteśmy na Nasdaqu, ok? Przypominam tylko, że ten górny cień rysował się podczas naszego spotkania, natomiast ten kanał taki z tych przerywanych linii, ja zmienię kolor na trochę inny, na dziennym, to jest wykres dzienny i powinien być dominować kolor zielony, ale ze względu, że może nie do końca jest dobrze widoczny, ja go zmienię, tak, na żółty, mam nadzieję, że będzie lepiej widoczny. W każdym bądź razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, no, że czasami uda nam się ten rynek bardzo dobrze przeczytać i tak też to wyglądało z perspektywy poniedziałku, z perspektywy reakcji rynków na kwestie związane z G20, z tą taką pompką, ja o tym mówiłem, pompka się zaczęła od Powella, gdzie żartowaliśmy sobie, że Powell wystraszył się o swoje miejsce pracy, tak, o szefowanie rezerwie federalnej,
tak lekko gołębim tonem zaleciało ze strony Pawela. Po tym było G20 w weekend. O, jak my żeśmy się dogadywali na linii Stany Zjednoczone, Chiny. Oj, niesamowicie. No i pompki starczyło na Azję, Europę, początek Stanów, po czym górny cień, no i później kwestie wydarzeń, które miały miejsce. Nie powstrzymało nas nawet miejsce, które sobie zaznaczyliśmy z perspektywy ostatniej słabości, zostało przebite. Później był retest i kontynuacja. Okay. Ja wiem, że w tej chwili z perspektywy historii bardzo fajnie się to mówi, natomiast przypominam jedną rzecz. O tym górnym ograniczeniu kanału, o tej trójce, my nie powiedzieliśmy z perspektywy historii, my powiedzieliśmy z wyprzedzeniem, co może mieć miejsce, ok? A to też, żeby była jasna sprawa. Z perspektywy wydarzeń poniedziałkowych, z perspektywy wymuszonego dnia wolnego w dniu wczorajszym ze względu na pogrzeb, no dzisiaj Amerykanie rozpoczęli z przytupem, mam na myśli tutaj niedźwiedzie. Ok, tak wyglądają stabilne rynki na otwarciu po dniu przerwy. Czyli z perspektywy Nasdaqa 6827, 6727, 100 punktów na skali 6000 to prawie 2%. Niecałe 2%, no ale to stabilne rynki przecież. No i kwestia wydarzeń. Chodzi mi o chronologię. Zobaczcie. G20, pompka Azja, pompka Europa, początek Stanów, jeszcze próba dobijania się. Ok, do bram nieba. Potem brakło kasy w dół. Teraz zobaczmy chronologię w dniu dzisiejszym. Stany otwarcie bardzo niskie. Europa próbowała to w pierwszych 3 minutach ustabilizować. Wodospad Niagara. Stany Dow Jones i S&P chyba nadbiły. Nasdaq już nie nadbił, ok? Nasdaq nie nadbił. I z czym mamy do czynienia? Z odwrotną sytuacją 180 stopni niż to, z czym mieliśmy do czynienia w poniedziałek. Ok? Nie wiem, gdzie skończymy w dniu dzisiejszym. Nie wiem, gdzie skończymy w dniu dzisiejszym. Natomiast możemy się tutaj sprzeczać, może mi ktoś zarzucić, że kompletnie się z tym nie zgadza. Natomiast mamy do czynienia ze zmasowaną interwencją w chwili obecnej, żeby uniknąć katastrofy. A w tym miejscu, jak byliśmy na Nasdaqu, niedużo brakowało do widełek na CME. Jedna bardzo istotna rzecz, że w pewnym momencie podczas notowań nocnych na 10 sekund zostały zawieszone notowania kontraktów S&P, jednego z najbardziej płynnych rynków. Pytanie za 100 punktów, dlaczego nie zawieszaliśmy notowań przy 60-punktowych wzrostach na S&P, tylko przy 60-punktowym spadku. Mamy zmasowaną interwencję, pytanie, czy starczy kasy. I nie tylko chodzi o indeksy, żeby była jasna sprawa. Nie tylko chodzi o indeksy. Za chwilę popatrzymy sobie, jeśli będzie chwila czasu, również na rynek złota, który tutaj widać po lewej stronie. Kolejny raz próbuje walczyć z lawiną podażową w okolicach między 12,40 a 12,60 przy pomocy zorganizowanej interwencji. Mówiąc o interwencji, kogo między innymi mam na myśli? No między innymi Rezerwę Federalną, Bank of Japan, Szwajcarski Bank Centralny, tych najbardziej zainteresowanych amerykańską giełdą. Wróćmy na chwilę do wykresu dziennego. Pytanie za 100 punktów, oczywiście, gdzie my będziemy kończyli w dniu dzisiejszym, bo tu są dwa kanały. A tym spadkiem wtorkowym wróciliśmy też, tu po grubie, spadkiem wtorkowym wróciliśmy też do wnętrza tego takiego bardziej stromego, bardziej nachylonego ku spadkowi kanału na
na Nasdaqu. Powiem w ten sposób. W grudniu generalnie rzecz biorąc wszystko jest możliwe i zazwyczaj były to normalne kwestie zaprzęgania jeszcze jakichś pozostałych wolnych środków przez zarządzających do tego, żeby te środki jeszcze zapracowały na jakieś lepsze bonusy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc część spadku wtorkowego, tam był taki moment zdecydowanego przyspieszenia. Ta część spadku tutaj, różne były próby. Dzięki Arturze, dziękuję. Macie tutaj, Artur, jakby po części jakby potwierdza tą kwestię. Piotrze, a propos złota, ja nie mówię, że pchają złoto, ja mówię, że oni trzymają na siłę złoto, żeby nie poszło do góry. Skarbce z perspektywy kryzysu w 2008 roku. I to jest taka, to jest takie kółko, z którego pewnie bardzo ciężko będzie wyjść. Jak weźmiemy sobie, znowu, nie chciałbym, żeby cała ta wypowiedź była brana, że tak na pewno było, ale jeśli przyjmiemy, że chociaż część prawdy jest w wypowiedzi Trumpa, tej z początku, którą wspomniałem, że nie martwcie się, jak ta bomba z długiem wybuchnie, to nas nie będzie. I jak weźmiemy sobie pod uwagę kwestie od 2008 roku, tak, od ratowania świata, gdzie na potęgę drukujemy, no to Amerykanie pierwsi przyszli po rozum do głowy. Przecież Fed znacznie wcześniej widział, według mnie, znowu, ja wiem, po części to może być spiskowa teoria dziejów, ale Fed znacznie wcześniej widział nadchodzące kwestie związane ze słabszymi danymi, bo co byśmy nie powiedzieli w Stanach, odrobinę słabsze dane zaczynają nam się pojawiać. Myślicie, że dlaczego weszli w cykl podwyżek? Żeby było z czego obniżać w razie, gdyby trzeba było kolejny raz ratować świat. Tylko że zamiast schodzić z tego zadłużenia na potęgę, ile wejdzie. Wracając do kwestii pytania Piotra, jeśli chodzi o złoto. Chodzi o to, że między innymi do pompowania kasy były wykorzystywane rezerwy złota. Teraz by trzeba było te rezerwy uzupełnić, tak? W związku z czym na siłę, między innymi poprzez papierowe złoto w postaci kontraktów, tak? Próba utrzymania cen na niskim poziomie, jak się da, to generalnie rzecz biorąc zrzucenia tych cen jeszcze niżej i wystarczy, że spojrzymy sobie na kwestię złota z perspektywy wykresu dziennego. Kwestia tej potencjalnej lawiny podażowej między 12,40 a 12,60. I teraz przełożenie. Zmasowana interwencja po długiej stronie na akcjach. Tu moglibyśmy wymienić mnóstwo czynników. Pierwszym głównym, jak dziś tutaj nie zostanie pozbierane, to naprawdę my możemy sobie mówić, ja zawsze byłem przeciwnikiem tego, żeby mówić, o, że już teraz spadamy, będzie krach. Zawsze byłem przeciwnikiem takiego, wolałem podchodzić z perspektywy, ok, w tym tygodniu być może będzie to wyglądało tak i tak i tak. Zawsze byłem daleki od takiego czarnowidztwa, czy w drugą stronę, że o, kosmos tylko nam został, tak, że takie wzrosty, że sufitu braknie i już tylko w ogóle na księżyc. Generalnie byłem przeciwnikiem, natomiast to, co muszą teraz zrobić, z czym muszą się uporać poprzez tą spiskową teorię dziejów, według mnie na zasadzie zmasowanej interwencji, to już nie kwestia tego, że interweniujemy, żeby podciągnąć rynki i tak dalej, żeby utrzymać, żeby nie spowodować tak naprawdę takiej kuli śnieżnej, tak? Bo to jest kwestia domina. I teraz, dlaczego mnie się wydaje, czym jakby
Te moje myślenie na temat zmasowanej interwencji jest potwierdzone. Po pierwsze, zrobiło nam się domino, jak w momencie tego takiego drukowania pełną parą, to wszystkie agencje ratingowe prześcigały się, wszystkie biura maklerskie prześcigały się w tym, że jeśli jedno biuro maklerskie powiedziało, że Amazon osiągnie 1500, to za chwilę mieliśmy kolejne trzy rekomendacje, nie 1500, 1700, nie, 1900, 3000, tak? No i teraz mamy efekt domina. Z dnia na dzień dla Apple'a, dla Amazona profit target obniżony, obniżony. W tej chwili w przypadku Apple'a to już naprawdę jest poważne schłodzenie, bo już co któraś agencja ratingowa, co któreś biuro maklerskie spodziewa się no, tak słabych wyników z tego, co serwisy podają, że na przykład agencja ratingowa ostatnia, no przepraszam, nie agencja ratingowa, biuro maklerskie, że tak słabych wyników Apple'a, których oni się spodziewają w nadchodzących miesiącach, dawno nie widzieliśmy, ok? I teraz jest w drugą stronę domino, że firmy się prześcigają w obniżaniu cen docelowych. A wiemy, jak ciężki jest Apple. Wracamy do G20, do Chin i Stanów Zjednoczonych, bo to jest ta taka w tej chwili największa bolączka. Taka jest nasza natura, Krzysztofie. Zgadzam się z Tobą w 100%. Zawsze się mówi, że należałoby wyciągnąć wnioski z poprzednich popełnionych błędów, tak? I jeśli my to sobie mówimy w gronie, kiedy próbujemy z tym rynkiem się ścigać na prawo i lewo, kiedy mówimy, że ekspozycja nasza powinna być generalnie rzecz biorąc mniejsza, że być może trzeba byłoby uważać na to czy na to, to prawda w świecie tym takim zdominowanym przez pieniądze strach i chciwość. Tam nie ma wyciągania lekcji z popełnionych błędów. Co więcej, ja to podkreślałem jakiś czas temu, wielu zarządzających w tej chwili w wielu firmach tak naprawdę to powinni być junior zarządzający albo junior zarządzający. To są osoby bardzo młode, nie mające kompletnie zielonego pojęcia o wydarzeniach z 2008 roku, czego najlepsze dowody mieliśmy chociażby w momencie kryzysu tureckiej liry czy kryzysu na rynku tureckich obligacji, gdzie zarządzający, nazwani tak pełną gębą zarządzający, potracili setki milionów funtów i dolarów na złej ekspozycji. Nie powinno to nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że 75% czy 85% w tej chwili wszystko jest zrobione przez automaty, reszta to tam w ramach cięcia kosztów, bo wysokie koszty utrzymania automatów, to zamiast zatrudnić junior tradera, to robimy z chłopaka 21 lat, robimy zaraz po studiach z jakimś dyplomem, robimy z niego zaawansowanego zarządzającego i takie są efekty. Nie pomogła pompka związana z G20 i dzisiejsze spadki, zwłaszcza w tej pierwszej części, zaraz po otwarciu, niektórzy tłumaczyli sensacją, która pojawiła się w serwisach informacyjnych o tym, że córka założyciela Huawei'a została aresztowana w Kanadzie. I nagle rynek, oczywiście to jest tylko część prawdy w reakcji rynkowej, tak? To jest tylko część prawdy, bo ja wrócę do tego, o czym nie dokończyłem chyba, że w ramach wtorkowego spadku tam mieliśmy taki moment takiego przyciśnięcia. Obroty były na tym spadku przepotężne i one wynikały między innymi z tego, że rachunki CTA, Commodity Trading Advisory, licencjonowani doradcy i tak dalej, ze 100% zaangażowania kasy na rynku
schodzili do 65%. Kolejna kwestia tłumaczenia. I teraz ja wtrącę i wrzucę trzy swoje grosze do tego, żeby to było w miarę, jeśli da się, zrozumiałe. Wcześniej wspomniałem o tym, że wielokrotnie kwestie związane z rajdem Świętego Mikołaja, to co z naszej perspektywy, jeśli mogę tak to wyrazić, klientów detalicznych, no jakby, no tak, sprzedaj w maju, odejdź i kupuj wzrosty na Świętego Mikołaja i albo zadziała, albo nie zadziała, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, w wielu wypadkach opiera się to na tym, że jeśli zostaje jakaś wolna kasa na początku grudnia, to żeby ewentualnie przypudrować te wyniki, upiększyć je, to tą całą kasę, którą siedzimy w grudniu, zaprzęgamy do roboty, tak? W wielu wypadkach opiera się to na również mniej płynnych instrumentach. W każdym bądź razie, do czego zmierzam? Nie wiem, czy ta moja teoria jest prawdziwa, ale już tłumaczę, do czego zmierzam. Prawdopodobnie ta kasa wolna została zaprzęgnięta gdzieś w tym miejscu, kiedy wychodziliśmy powyżej, czyli przed G20, w tygodniu przed G20, tak? Środa, czwartek, piątek. Prawdopodobnie ta kasa została tutaj zaprzęgnięta na bazie, okej, no prawdopodobnie nie będzie źle, a przynajmniej w ramach pompki gdzieś tam to lekkie uspokojenie, no bo co byśmy nie powiedzieli, Trumpowi też to uspokojenie na rynku jest potrzebne, tak? Zaraz do tego przejdę, gdzie Trump popełnił według mnie, według takiej szarej osoby, to co dopiero mówić o tych, którzy go na co dzień obserwują i próbują, zwłaszcza tych, którzy są przeciwko niemu. Jeśli ja to zauważyłem, to oni to na pewno zauważyli, gdzie Trump popełnił wiele błędów. W każdym bądź razie, być może, że ta wolna kasa została zatrudniona przed szczytem G20 na zasadzie, okej, prawdopodobnie gdzieś tam się dogadają, spróbujmy tą kasę wrzucić w rynek, niech nam zapracuje, niech te nasze bonusy będą jeszcze bardziej tłuste. Jeszcze bardziej tłuste niech te bonusy będą. Zmierzam do czego? W ramach tego spadku, o którym powiedziałem, że tam był taki moment we wtorek, gdzie wyglądało to na swojego rodzaju prawie, że poddanie się, natomiast po części informacji napływających na rynek była ta kwestia tych rachunków CTA, gdzie była redukcja z pełnego zaangażowania 100% do 65% według tam ich modeli. W każdym bądź razie, próbując to wytłumaczyć, zmierzam do tego, że tutaj w poniedziałek okazało się, że ta kasa jest niewystarczająca, to żeby ratować cokolwiek z tego miejsca, którego pchaliśmy do góry, ok? Po prostu padało hasło, wychodzimy z czego możemy. To jest bardzo dobrze widoczne, może to jest tak jakby troszeczkę za bardzo podkolorowane, ale jeśli ktoś z Was oglądał Wall Street 2, będzie wiedział, o czym mówię. Jeśli przychodzi info, likwidujemy, nie ma znaczenia cena, mamy zlikwidować do 16, to nie inaczej. O, poczekaj, bo tu będzie może głowa z ramionami, a tu może linia trendu. Nikt na to nie patrzy, żebyśmy pamiętali o tym. Masz być czysty na rachunku do 16. Nie ma znaczenia po jakiej cenie. No i tak to wyglądało, czyli ta pompka nie pomogła, teraz rzeczywiście kwestia możliwości pogorszenia nastrojów, a mam jeszcze jeden slajd dla Was, w związku z tym myślę, że znajdę jeden momencik, gdzie ja to miałem, a mogę nie znaleźć, momencik, znajdę zaraz.
Tu nie znajdę. Mówię o takim slajdzie pokazującym na bazie dzisiejszych danych w ramach wojny handlowej, w ramach porozumienia, kwestie amerykańskiego deficytu handlowego. I uwaga, dwie informacje bardzo, nie mam tego na slajdzie, ale ja o tym powiem. Dwie bardzo ważne informacje dzisiaj się pokazały na rynku, które warto złożyć w jedną całość, a być może ci, którzy sprzedawali, to mieli te informacje poskładane wcześniej. Bo ja powiem tak, być może ten długi dolny cień, on pomoże tutaj, żeby do końca roku podczłapać pod 7 tysięcy, natomiast myślę, że może być z perspektywy handlujących na wzrost wartości w średnim terminie, z perspektywy inwestorów, bo może w ten sposób jeszcze trochę bólu będzie trzeba, jeszcze trochę bólu, albo może trochę więcej bólu będzie trzeba przełknąć. Do czego zmierzam w ramach tych dwóch informacji, które dzisiaj się ukazały? Najpierw z perspektywy energetyki. Po raz pierwszy Amerykanie byli netto eksporterami, jeśli chodzi o ropę i o produkty ropopochodne. Pierwszy raz. Czyli co? Eksporterzy netto. Kupa kasy wpływa. Teraz uwaga. Informacja numer dwa. Deficyt handlowy najwyższy od 2008 roku. Ja bym poprosił o kilka. To nie jest to, że nie jest kwestią, nawet jak się pomylicie, nie o to chodzi. No, jeśli potraficie złożyć do kupy te dwie informacje, co z nich wynika? Co z tych dwóch informacji wynika? Podpowiedź moja. Odejmijcie kasę, która wpływa w związku z eksportem, że są netto eksporterem, która wpływa z ropy. Co zostaje po stronie długu, deficytu? Jak odejmujemy to, co wpływa pozytywnie? To taki deficyt, że głowa boli. Dzisiaj znowu, jeśli chodzi o porównanie do samych, właśnie nie wiem, dlaczego nie mam pod ręką, a przygotowywałem to, musiało mi gdzieś uciec, chokliki. Kolejny rekord z Chinami. OK. I teraz wróćmy do poniedziałkowej rozmowy na temat 90 dni, które sobie dali, o których ja ostrzegałem, że 30 w grudniu to nam minie tam jak zbicza, nie ma tak, ciężko będzie, tak? To tak jak w rozmowach związanych z Brexitem. Od marca oficjalnie w serwisach mówiono, o nie, no posuwamy się do przodu, tylko parę najważniejszych kwestii nam zostało. Jak cofniecie się przez te serwisy wszystkie do marca, to od marca do listopada non-stop te same informacje, jakby było copy-paste, tak? Wytnij, wklej. I nagle budzimy się z ręką w nocniku. I dzisiaj doradcy pani Teresy May, ostatni spike na funcie, pani May, ci najbliżsi, ci jej orędownicy wierni, którzy są przy jej boku cały czas, pytają, droga pani Tereso, kurde, może rozważymy drugie referendum, bo na dzień dzisiejszy, 11 grudnia, polegniemy niemiłosiernie. Kwestia próby czytania czasami między wierszami w ramach tego, co nam podają serwisy, żyją z wszelkiego rodzaju sensacji, spekulacji. Myślicie, że dlaczego Bloomberg i Reuters, co różna czerwona jakaś informacja się wyświetla? Oczywiście źródło.
Źródło zbliżone do, nigdy imię, nazwisko. O, w 80%. Chodzi mi o informacje, które powodują, że algo robią spike w jedną czy w drugą stronę. Czyli gdybyśmy wzięli kwestie związane z kasą wynikającą z tego, że Amerykanie są netto eksporterem ropy, produktów ropopochodnych, to nie wiem, czy widać dno tej studni. I to jest drugi punkt, który po części mógłby potwierdzać słowa, jeśli to jest prawda, pana prezydenta Trumpa, nie martwcie się, jak ta bomba wybuchnie, to nas i tak już tutaj nie będzie. Okay? Kwestia włożenia niektórych faktów do kupy. Także wydaje mi się, że tutaj spoglądając z perspektywy wyższych horyzontów czasowych na indeksy, to możemy zrobić nawet tygodniowy. Ważne będzie, gdzie my będziemy w dniu jutrzejszym. My się będziemy posługiwali dzisiaj Nasdaqiem, natomiast bardzo podobnie to wygląda na pozostałych indeksach. Wręcz bym powiedział, że i tak Nasdaq dzisiaj w pewnym momencie wyglądał nie najgorzej. Była próba wyjścia i teraz jesteśmy na wykresie tygodniowym. Zamknięcie w ramach tego kanału spadkowego z perspektywy chociażby techniki, no może pobudzić wyobraźnię co niektórych. No słuchajcie, no jesteśmy w momencie, kiedy z jednej strony okej, próba uruchamiania tej kasy, która leży wolna, żeby podciągnąć, ale jak się nie da, a wydaje mi się, że co niektórzy się zorientowali we wtorek, o, może być ciężko, no to kwestie najbliższych kilku tygodni, jeśli tutaj rzeczywiście zamkniemy się w ramach tego kanału i nastąpiłoby ewentualnie przyspieszenie, to kwestia najbliższych tygodni na ten moment, znowu, daleki jestem od czarnowidztwa. Naprawdę daleki jestem od czarnowidztwa. Dlatego spokojnie, jeszcze z 10%. 6300, 6200, biorę pod uwagę te wszystkie dolne cienie. Biorę pod uwagę tą ostatnią konsolidację tutaj, z której wyszliśmy górą, przetestowaliśmy tą konsolidację i stąd już tylko było wyżej. Wydaje mi się, że te doły tej konsolidacji są do przetestowania ewentualnie. Od strony ewentualnej podaży z perspektywy wykresu tygodniowego, jeśli spoglądamy sobie z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, tu gdzie mamy strzałkę 7100. I myślę, że jak ktoś sobie robi screen w tej chwili, to próba ratowania ewentualnie na indeksach i próba ewentualnie konsolidowania między 7700 a 6300, 6200 plus minus. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, z perspektywy tego średniego horyzontu czasowego, wydaje się, że przed handlującymi na wzrost trochę więcej bólu jeszcze będzie. Zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz, ja tego idealnie co do centa nie policzę, 7700 do 7 jest 10%, ja o tym kiedyś mówiłem, o tej spiskowej teorii dziejów, no i powiedzmy od 7 do 6300, czyli do tego dołu konsolidacji tutaj jest kolejne 10%, a gdzieś ktoś sobie kiedyś wymyślił, że przekroczenie 20, to o czym wspominałem w przypadku DAX-a, wchodzimy na terytorium niedźwiedzia. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jeśli tu mówimy o zmasowanej interwencji, to nie wiem, jak będziemy nazywali to
to, co będzie się działo w okolicach 6300, 6200 wspomnianych przed chwilą. Bo to w przypadku Nasdaqu, indeksu Nasdaq będzie 20% od szczytu. I teraz wracam do prezydenta Trumpa, bo on jest jakby te jego wojenki na zewnątrz i wewnątrz głównym tematem tego naszego dzisiejszego spotkania. Sam pokazał wielokrotnie, co go zaboli. O ile przed wyborami do Kongresu idealnie poradził sobie z rynkiem ropy, na zasadzie zamiecenia pod dywan kwestii Arabii Saudyjskiej i wydarzeń w Turcji, a w zamian Arabowie pompowali nie 24 na dobę, tylko 48 na dobę godzin podwójnie, tylko tyle, żeby zrobić dobrze panu Trumpowi przed wyborami do Kongresu, ceny ropy nam spadły, tak? Zobaczmy sobie. Ceny ropy nam spadły. Okay? Z tym sobie powiedzmy, dzięki umowie z Arabią, pan Trump poradził. Nie poradził sobie z mocnym dolarem. No i trzeba przyznać, że nie poradził sobie do końca z giełdą. I teraz co mam na myśli, mówiąc, że po prostu nie mając innych narzędzi, bardzo szybko odkrył swoje słabe strony. Zwróćcie uwagę, że najczęściej w pewnym momencie, kiedy było dobrze, kiedy szorowaliśmy szczyt, no szorowaliśmy to dno, kiedy dobijaliśmy do nieba bram, co chwilę mieliśmy tweet w postaci America great again, nowe maksy na szczytach, jestem pierwszym prezydentem, dzięki któremu doszło tutaj, no to odkrywasz się przed swoimi przeciwnikami. Ja nie mówię tutaj o przeciwnikach w postaci osób indywidualnych. Mówię tutaj o grubej polityce, mówię tutaj o grubych pieniądzach. Pokazujesz swoją słabą stronę. Myślicie, że kiedy teraz Trump będzie w stanie puścić tweeta? Jestem jedynym prezydentem, nowe szczyty na giełdzie. Bardziej pasuje ten tweet w tej chwili, który przytoczyłem sprzed 6 lat i 1 miesiąca. 6 listopada 2012 roku. W ogóle prezydent, za kadencji którego Dow Jones spada 1000 punktów, bo w ogóle nie powinien być prezydentem. Ok? Druga rzecz. Ja co prawda się śmiałem w zeszłym tygodniu, gdzie Powell lekko tak podszedł do wydarzeń rynkowych. A tak dobra, no niech mnie odbiorą jak gołębia. A ja się śmiałem, że to z obawy o robotę w rezerwie federalnej. Natomiast oczywiście Fed musiał sobie zadać pytanie o obecne zachowanie rynkowe. Natomiast prawda jest taka, słuchajcie, po pierwsze, mieliśmy otwarty atak prezydenta na rezerwę federalną. Od dawien dawna mówi się o tym, że żaden polityk nie powinien zadzierać z rezerwą federalną. I być może, że tutaj coś głębszego się szykuje. Natomiast wczoraj agencja ratingowa Fitch opublikowała kilka informacji, co tam według tych mądrych głów może mieć miejsce. Według nich, biorąc pod uwagę kwestie związane między innymi z siłą rynku pracy, spodziewają się mimo wszystko 3 podwyżek w 2019, ok? Z drugiej strony, z perspektywy Europejskiego Banku Centralnego, w ogóle ze względu na spowolnienie, ze względu na niższą inflację, spodziewają się, że w ogóle Europejski Bank Centralny nie w połowie 2019 roku będzie podnosił stopy, a dopiero ewentualnie w 2020 roku. Tak? Czyli tutaj ewentualnie no, dalej na tym polu pan prezydent Trump z perspektywy średniego terminu mógł mieć problem z mocniejszym dolarem. A kwestia ropy, jeszcze kończąc kwestię ropy, o tym, że spadła cena ropy.
Jeszcze jedno pytanie należałoby sobie zadać. Ile w tym spadku ropy jest rzeczywiście udziału Arabii Saudyjskiej? Może dotąd, może gdzieś do 60 się ugadali. Nie wiem, czy spadki poniżej nie wynikają z tego, że co nam próbuje powiedzieć rynek ropy, co nam też w pewnym momencie próbował powiedzieć rynek obligacji, kwestie rentowności, a mianowicie nadchodzące ewentualnie spowolnienie, które jest też widoczne w publikacji co niektórych danych. Okay? Także być może, że tutaj kwestia również w tym kierunku. No wewnątrz Stanów Zjednoczonych oczywiście rozgrywki polityczne, co może być największym wrogiem dolara i generalnie również rynku akcji, o dziwo, kwestie zadłużenia. Jeśli oni, mam na myśli Amerykanie, jeśli prezydent Trump nie zajmie się tym problemem, okay, ale nie na zasadzie zrobimy coś z tym długiem, nie martwcie się, na zasadzie realnych działań, no to pytanie tak naprawdę o to, co dalej? Bo siedzimy na takiej lekkiej bombce i prawda jest tego typu, że zazwyczaj było tak, że jak Amerykanie mieli katar, to reszta świata zapalenie płuc, no to jak Amerykanie będą mieli zapalenie płuc, to aż strach pomyśleć, co będzie miała reszta świata, tak? Siedzimy na takiej jednej wielkiej bombce związanej z kwestią zadłużenia i albo rzeczywiście zaczniemy coś w tym kierunku robić, albo ta bombka gdzieś w którymś momencie eksploduje. Znowu, daleki jestem od czarnowictwa, że to się wydarzy pojutrze, natomiast nie byłbym zdziwiony, jeśli zacznie się coś na początku 2019 roku w tej kwestii dziać i zaczną się nam pojawiać jakieś różne dziwne, wypadać trupy z szafy. Wystarczy spojrzeć na rynek chiński, gdzie tych bankructw mieliśmy dość sporo i gdzie ten chiński rynek, no tam trzęsło tym chińskim rynkiem. Także dług i walka polityczna wewnątrz, na zewnątrz, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, kwestia Chin, o tym sobie mówiliśmy, kwestia G20 i te uchy, achy, najprawdopodobniej na pokaz z perspektywy końcówki roku. Tutaj pewnie zgodzili się, że ani Chińczykom na ich wewnętrznym rynku, ani Amerykanom wewnątrz tutaj nie jest potrzebna jakaś katastrofa na koniec roku. Przecież ludzie muszą usiąść do świąt spokojnie, nie denerwować się tak, że z perspektywy trzymanych przez nich akcji właśnie już do indora siadali z niezłymi minusami, no to przynajmniej na święta, żeby się nie musieli denerwować, tak? Taka jest prawda. Taka jest kwestia związana z ewentualną manipulacją. To Chiny to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia również przemysłu motoryzacyjnego, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Europę. Jest również kwestia tego, co Trump oficjalnie powiedział z perspektywy Brexitu, tak? Co powiedział, czy zatweetował, że no w sumie Unia Europejska to sobie wynegocjowała super Brexit, tak? Natomiast w tym układzie, przy tego typu warunkach związanych z Brexitem, to Wielka Brytania nie będzie w stanie handlować ze Stanami Zjednoczonymi, okej? No, kwestia oczywiście podchodów również pod Rosję, w związku z czym no, pan Trump w jednym momencie wyszedł na wojnę zarówno polityczną u siebie w kraju, jak i na zewnątrz, gdzie tylko jest miejsce. Okej. Być może rzeczywiście kwestia niektórych spraw związanych z Chinami została podniesiona, natomiast sposób podniesienia tych spraw teoretycznie mógł być odrobinę inny, tak? Z perspektywy rynku akcji, z perspektywy indeksów, to o czym powiedziałem przed chwilą, prawdopodobnie trochę więcej bólu. Myślę, że tutaj rynek ropy, który w tej chwili widzimy, również wskazuje na ewentualne delikatne spowolnienie na ten moment, z którym ewentualnie na rynku możemy mieć do czynienia. Dolar z perspektywy średniego terminu, to o czym wspomniałem. Kwestia długu. Wydaje się, że
nawet jeśli doszłoby do spowolnienia, no nie chciałbym powiedzieć, że do jakiejś wielkiej recesji, daleki jestem od czarnowidztwa, ale nazwijmy to na razie spowolnieniem, no to tym takim safe haven w dalszym ciągu może być dolar, tak? Ale wraca temat po raz kolejny, to na razie jest taka szarpanina, no ale rozmawialiśmy sobie o tym. Euro? Niekoniecznie. Funt? No, jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. Frank szwajcarski, zmanipulowany przez szwajcarski bank centralny. Australijczyk, problemy wewnątrz. Kanadyjczyk, wczoraj gołębi kanadyjski bank centralny, problemy z rynkiem nieruchomości. Co zostaje z tych głównych? Jen. 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 Do tej pory generalnie rzecz biorąc, kuroda mógł się naśmiewać, wszystko fajnie, pięknie, ładnie. Natomiast zaraz mu tego jena zaczną kupować i może się okazać, że to będzie problem, zwłaszcza z perspektywy dolara z jenem, z perspektywy średnioterminowej. Jeśli popatrzymy na obecne zachowanie, gdyby doszło przede wszystkim w tym tygodniu do zamknięcia poniżej tego dolnego cienia sprzed dwóch tygodni, mówimy w tym wypadku o okolicach 112.30-112, prawdopodobnie otwieramy sobie drogę do tego dolnego swingu tutaj w okolicach 111.40. Ostatnią deską ratunku będzie psychologiczny poziom 110 w momencie połamania tych dolnych cieni tutaj 110, pierwsze jest prawdopodobnie 108, no i później okolice 105 i 104. Okej? Tak by to mogło z perspektywy średniego terminu wyglądać. Tak jak sobie w związku z tym, przede wszystkim według mnie, jeśli chodzi o dolara, kwestia długu bardzo istotna, jeśli chodzi o indeksy, wojenki handlowe, też kwestia obsługi długu poprzez wyższe stopy procentowe. Czyli tak, przy dolarze dług według mnie, jak coś Trump zacznie robić, myślę, że otworzy drogę dolarowi do znacznie wyższych poziomów. Jeśli nie zrobi nic, to będzie na zasadzie takiej, zrobimy dla publiczności, ta bomba i tak wybuchnie, jak nas nie będzie, to tutaj ten dolar może zachwiać się w posadzie, natomiast mimo wszystko, po części jakimś tym safe haven wciąż może być, natomiast jen mógłby przejąć tą pałeczkę, tak to wygląda z perspektywy rynku walutowego, z perspektywy indeksów myślę, że to spowolnienie nadchodzi, myślę, że Nasdaq otrze się o te 20% i będziemy próbowali to tam stabilizować, ewentualnie, na jakiś czas przynajmniej, później zobaczymy, czy to jest spowolnienie, czy jakaś recesyjka, ok? W związku z tym, że to spowolnienie może mieć miejsce, rynek ropy prawdopodobnie w którymś momencie, nie wiem, czy jeszcze w 2018 roku, bo chcąc podciągać indeksy ewentualnie, tak, z masowaną interwencją, jednym z tańszych kosztów może być kwestia podbicia rynku ropy, tak żeby spółki energetyczne łatwiej były podciągane przez algorytmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj w tej perspektywie nie wiem, czy rynek ropy ewentualnie jeszcze coś odda w 2018, ale w 2019 teoretycznie próba spadku pod 50 otworzyłaby drogę w kierunku 44 i poniżej 40. No i rynek złota, dopóki jesteśmy poniżej 12,40, 12,60, 1240, 1260, wydaje się, że z perspektywy wielu banków centralnych jeszcze nie jest najgorzej. Tak? Zapalnikiem może być kwestia takich kilku nagłych bankructw związanych, mówię tutaj o spółkach publicznych. Nie wiem, czy za chwilę nam Europa nie ucierpi z perspektywy Deutsche Banku. Okay? Czyli z perspektywy średniego, długiego terminu tylko i wyłącznie moje takie spojrzenie, moja opinia, no może być odrobinę słabiej niż to, do czego do tej pory przyzwyczailiśmy się, tak?
Natomiast tak jak wspomniałem, w miarę chwili posiadanego czasu spojrzymy sobie z perspektywy jutrzejszych payrollsów na dwie, trzy rzeczy, czyli takiej perspektywy intradayowej. Ja wychodzę z założenia z perspektywy średniego terminu, mnóstwo rzeczy może się w międzyczasie wydarzyć, a tak to w przeciągu najbliższych 24 godzin jakby znacznie, znacznie mniej. W każdym bądź razie, zanim ze trzy wykresy, to ostatni slajd, a mianowicie kwestia, dwa ostatnie slajdy. Na razie jeden, no dobra, bo możemy nie zdążyć. Tak wygląda kwestia oczekiwań co do jutrzejszego non-farm payrolls w Stanach Zjednoczonych. Czekajcie, ja to spróbuję powiększyć. Ktoś chce zrobić sobie screen może? Nie wiem, jak to będzie. No, chyba lepiej trochę wygląda. OK, generalnie konsensus w dniu jutrzejszym 200 tysięcy, chociaż dzisiejszy ADP słabszy od oczekiwań, ale tak jak w przypadku API, prywatnych danych dotyczących ropy, publikowanych bodajże we wtorek 22.30 i dzisiejszej EA, jak zwykle rozjazd, chociaż jestem w stanie spiskową teorię dziejów pod dane dotyczące ropy podłożyć w dniu dzisiejszym zmanipulowane na korzyść byków. I tak to nie pomogło, przynajmniej na razie. OPEC nie mógł znaleźć konsensusu co do cięcia wydobycia w dniu dzisiejszym, rozmowy przełożone na jutro. Natomiast tak naprawdę OPEC nie rządzi rynkiem ropy. To powiedzmy sobie jasno, Stany Zjednoczone, Rosja, Arabia Saudyjska, nie OPEC. W związku z czym te próby podbicia ropy na zasadzie o plotek OPEC obecnie wydobycie, które tam z góry były wkładane, dają pełny obraz tego, o czym powiedzieliśmy sobie. Jeśli chodzi o payrolls jutrzejsze, tak jak mówię, słabiej od oczekiwań, jeśli chodzi o ADP, ale konsensus dotyczący payrollsów w dniu jutrzejszym 200, poprzednim 250, stopa procentowa 3,7, 3,7, natomiast z perspektywy nas, tak mnie się wydaje, większości tutaj traderów, osób zajmujących się rynkiem walutowym, istotna kwestia to są kwestie zarobków, zwłaszcza te z miesiąca na miesiąc, spodziewany jest wzrost o 0,3 w stosunku do poprzedniego 0,2. Okay? I ja wiem, że wielu z nas patrzy na headline 250 zamiast 200, super, kupujemy dolara, 150 zamiast 230, sprzedajemy dolara. Zobaczcie, ile razy żeście się złapali. Po pierwsze, zero płynności prawdziwej w ramach tego pierwszego screenu. Druga rzecz, z perspektywy rynku walutowego, z perspektywy inflacji, z perspektywy Fedu, to właśnie zarobki w dniu jutrzejszym i na to zwróćcie uwagę, będą istotne. Dolar nie powiedział ostatniego słowa, chociaż w dniu dzisiejszym wyglądał słabo, zresztą za chwilę popatrzymy, w którym miejscu jest w tej chwili. I jak to wygląda z perspektywy poszczególnych mądrych głów na zasadzie poszczególnych dealerów? Barclays 200 tysięcy, BMO 190 tysięcy, BNP Paribas 225, Bank of America Merrill Lynch 200, Citi 205, CS Credit Suisse 205, Daiwa 180, Deutsche 200, Deutsche Banku to tutaj nie ma co brać pod uwagę. Goldman 185, HSBC 185, Jefferies 220, JP Morgan 175, Mizuho 175, Morgan Stanley 198, NatWest Markets 205, Nomura 175, RBC 220. Zwróćcie uwagę, że amerykańscy dealerzy, ja to usunę te kreski, żebyście mogli sobie zeskrinować ewentualnie, jeśli ktoś chce. Amerykańscy dealerzy, Bank of America Merrill Lynch 200 koła, Citi 205, Goldman 185, Jefferies 220, no tutaj podmuch optymizmu. Natomiast generalnie amerykańscy dealerzy zgodnie z konsensusem albo odrobinę poniżej. Ale jeszcze raz, co jest istotne? Headlinem, zwróćcie uwagę na zarobki w dniu jutrzejszym. I teraz kwestia wykresów, jeśli chodzi o euro-dolara z perspektywy intraday, to już nie to, że 15, 15, 50, o którym żeśmy sobie mówili, to wygląda na to, że sufitem dla byków na ten moment
są kwestie związane z okolicami 14.20-14.50. Czyli popatrzyłbym tak, bo to, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym na ETK-u, okay, próba podjazdu pod maksy związane z wtorkiem. I teraz moje podejście do ETK-a w dniu dzisiejszym. Jeśli jeden z tych poziomów, ja tutaj wstawię zielone kreski, jeśli jeden z poziomów 14.20, 14.35 albo 14.65, 14.75, czyli albo ta strefa, albo ta strefa, jeśli zostaną jutro osiągnięte i w którymś momencie zobaczymy w okolicach właśnie payrollsów, schodząc na niższy horyzont czasowy, to ci z Was, którzy spędzili trochę czasu z nami podczas ostatnich warsztatów, webinarów organizowanych przez Forex Club, gdzie patronem był Tikmin, będą wiedzieli, o czym mówię. Kwestia, albo tutaj uderzymy na niskim horyzoncie czasowym w tą strefę podażową w okolicach payrollsów, czyli albo próba takiego nastawienia nas, psychologiczne podejście, że będą podbijali tego ETK-a przed publikacją danych. O, ktoś wie, że będą słabsze dane i może headline sam będzie słabszy, ale diabeł tkwi w szczegółach i dostaniemy mocniejsze dane dotyczące do zarobków, to tego typu układ, pierwszy szczyt, nadbicie i odrzucenie na... Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że będę to obserwował albo na 5-minutowym, albo na minutowym. To jest jeden moment. Tyle tylko, że jesteśmy bardzo blisko tych poziomów. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy spróbowali nadbić 14.50 i dokończyć biznes w okolicach tutaj tego poziomu 14.65-14.75, tak? Ewentualnie. I tu próba reakcji na zasadzie tego, co widzimy do końca z lewej strony. Dopiero wyjście i zamknięcie powyżej 15-15.50, o którym mówiliśmy już poprzednio, mogłoby zmienić układ na rynku. A dolar wydaje się, że przynajmniej do Fedu jeszcze tu pozostanie. Trochę się ustabilizowała w przypadku dolara kwestia oczekiwań związanych z grudniową podwyżką. O ile w pewnym momencie sięgała na 90%, o tyle po ostatnich tych takich, no może nie jastrzębich, nawet lekko gołębich wystąpieniach przedstawicieli Fedu, troszkę spuszczenie tej pompki co do tych podwyżek. Okej, oczekiwania spadły, natomiast w tej chwili, inaczej, może nie w tej chwili, o poranku zarówno według Reutersa, jak i Bloomberga byliśmy w okolicach 75%, w związku z czym pod tą podwyżkę dolar wciąż może grać. Inne pytanie, jak już będziemy mieli Fed i o tym będziemy mówili sobie podczas przyszłego czwartkowego spotkania, jak już będziemy mieli tą decyzję Fedu, to pytanie, czy to będzie podwyżka gołębia, czy podwyżka jastrzębia. Okay, no ale to tym będziemy się martwili znacznie po payrollsach. Być może payrollsy będą tym takim drogowskazem, na bazie którego będzie można sobie odpowiedzieć. Na ten moment wygląda na to, że biorąc pod uwagę te ewentualnie górne cienie, że jak jest dobry moment, to ten dolar jest podbierany. Tak to wygląda z perspektywy ewentualnie shortów. Jeśli ktoś zastanawiałby się nad longami na ETK-u, jeśli ktoś zastanowi się nad longami na ETK-u, no to tutaj dzisiaj można byłoby powiedzieć, że z perspektywy kombinacji trzech ostatnich dni, niestety musimy wziąć pod uwagę, że wczorajszy dzień, a to nie był dzień handlowy w Stanach Zjednoczonych, moglibyśmy mówić tutaj coś na wzór podwójnego swingu, zwłaszcza, że tu mieliśmy tak fajnie nadbite to dno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to ewentualnie retest tych poziomów w okolicach 13-12-80 na bardzo podobnej zasadzie, którą pokazałem, czyli powiedzmy sobie, że Azja jest zjazd do poziomów otwarcia z dnia dzisiejszego, Londyn to konsoliduje, mamy przed payrollsami jedno uderzenie, podbicie, drugie uderzenie i nadbicie, stworzenie czegoś na wzór potencjalnej strefy popytowej. Teoretycznie te 13-12-80 mogłoby ewentualnie być rozwiązaniem, natomiast jutro jest bardzo dużo opcji Vegasa na 1.13 w dniu dzisiejszym, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej tak to było dzisiaj o poranku. Jeszcze inaczej można do tego podejść z perspektywy krótkiego horyzontu, my jesteśmy na ten moment w związku z tymi dzisiejszymi fajerwerkami 14.20, powiedzmy 50 od góry,
13, 12,80 od dołu na etku i chyba tak by trzeba było pewnie do tego ewentualnie zdrowo podejść na bazie tutaj takiej swojego rodzaju konsolidacji, z którą mamy do czynienia. Tak? Natomiast według mnie dolar jeszcze pewnie ostatniego słowa nie powiedział. Nie wiem, jak będzie wyglądała kwestia funta, bo przypominam, że payrollsy payrollsami, natomiast toczą się te debaty, tak, bo 11 mamy mieć to głosowanie. Fund dzisiaj miał spike w pewnym momencie na bazie tego, o czym wspomniałem wcześniej, że niektórzy najbliżsi doradcy sugerowali: druga Tereso, zróbmy drugie referendum. I to jest ten spike. Okay? Natomiast bardzo szybko się nadziali, bo spike spike'iem, natomiast kwestia tak, okej, okay, intradayowe stopy jakieś pozabierane, również maksy z dnia wczorajszego, no ale zobaczcie na kwestie związane z zamknięciem tej świecy związanej z tym spike'iem, tak? Pod tym cieniem od razu skontrowany, na razie mają podpórkę w okolicach 27,70, natomiast według mnie ta kwestia drugiego referendum na ten moment, bo ta informacja pojawiła się po tym, jak kilkukrotnie zdecydowanie pani Theresa May powiedziała, że nie. Okay? I z perspektywy funta, jeśli gdzieś będzie się bardzo łatwo dać złapać w pułapkę w dniu jutrzejszym, to wydaje mi się, że z perspektywy kabla, z perspektywy funta, tak? Tutaj ewentualnie się chodzi o najszybsze linie, to znowu dotarliśmy do tych poziomów. Z perspektywy wyższego horyzontu czasowego bardzo blisko byliśmy już, a myślę, że powtórzymy 26,50, 25,80 na funcie. Myślę, że znacznie łatwiej położyć sobie, czy wyświetlić sobie na screenie w ramach publikacji jutrzejszych danych dwa wykresy, jeśli ktoś się zajmuje rynkami walutowymi. No jutro dolar będzie ważny. Pomimo tego, że mamy dane z kanadyjskiego rynku pracy również, okay, to dolar będzie amerykański tym dominującym. W związku z czym nie da się wszystkiego handlować w ramach kilku publikacji o jednym czasie, tak? Myślę, że nawet nie warto próbować. W związku z czym dwa screeny, jeden euro dolar, być może drugi dolar z jenem. I teraz kwestia dolara z jenem, dość istotna tutaj z perspektywy krótkiego horyzontu czasowego. Zobaczymy, gdzie będziemy na zamknięciu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast z perspektywy dziennego poszukaliśmy stop lossów, jesteśmy w ramach tej świecy tutaj z tym dolnym cieniem. Ona, cała ta świeca stanowi potencjalne miejsce popytowe. I teraz stopy zostały złapane, nie podlega dyskusji, ale jeśli udałoby się dzień dzisiejszy domknąć najpierw, pierwsza rzecz, powyżej cen otwarcia, zamknięcia, jeśli chodzi o te dni tutaj, to były, co to było? To było połowa listopada gdzieś, tak? O ten pierwszy dołek. A co więcej, gdyby udało się ten dolny cień domknąć powyżej otwarcia i minimum z dnia wczorajszego, w połączeniu z, nie możemy traktować wczorajszego dnia poważnie, w połączeniu z wtorkiem, okay? Czyli gdyby się tutaj 112,80 jakimś cudem udało, bardzo fajnie by to wyglądało z perspektywy dolnego cienia i ewentualnie jeszcze raz retestu poziomu 13,50. Tyle tylko, że nie jestem do końca fanem longów na dolarze z jenem, chociaż tego typu zamknięcie chciałbym zobaczyć, bo to, co mówię, byłaby ta szansa na podjazd 113,50, to są takie poziomy, które ja obserwuję, a których nie zobaczyłem tutaj ani wczoraj, ani dzisiaj. Także prodolarowo, eurodolar, na zasadzie próby szukania shortów, tak jak żeśmy sobie to przed chwilą pokazali, przeciw dolarowi, niekoniecznie eurodolar, bo chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli z perspektywy złych danych w ogóle całkowity sentyment się pogorszy, nie tylko sentyment na dolarze, ale w ogóle sentyment się pogorszy, że będziemy mieli tam jakiś wodospad Niagara na indeksach, okay, to spadający, albo inaczej, umacniający się jen, spadający euro-jen nie pozwoli na jakiś fajerwerk, tak mnie się wydaje w dniu dzisiejszym, nie pozwoli na jakieś fajerwerki na euro-dolarze dużo do góry. Okay? Przy słabym sentymencie wciąż dolar może być traktowany jako safe haven, przynajmniej na ten moment. Także z perspektywy pozytywnego dolara, euro-dolar, z perspektywy negatywnego dolara, dolar z jenem. I tyle na dzisiaj. I tak przekroczyliśmy zdecydowanie ten nasz czas, ale by można było jeszcze ze 3 godziny mówić na temat tego Trumpa. Dlatego ja sobie to pozwoliłem zmiksować. Drugą część zrobimy w nawiązaniu do Trumpa w przyszły czwartek, po części w nawiązaniu do Trumpa i rezerwy federalnej. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w jakiś jasny sposób generalnie
to, co chciałem przekazać, jak to wygląda z perspektywy pana prezydenta Trumpa, gdzie pokazał swoje słabości, gdzie niepotrzebnie się wynurzył, jak to może wyglądać. Tak jak ja to widzę, mam nadzieję, że przynajmniej kilku osobom przyda się do jakiegoś innego spojrzenia niż to, które do tej pory posiadali. I tyle. Powodzenia jutro na payrollsach. Nie dajcie się złapać w pułapkę. W weekend kwestia odpoczynku, a w poniedziałek spotykamy się standardowo o 19:30. To będą nasze ostatnie dwa spotkania. Wszystkiego dobrego. To było szóste spotkanie przygotowane przez Forex Club pod patronatem brokera Tikmin. Trzymajcie się ciepło, spokojnej nocy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.